Cześć, to ja Wojtek Ptaszek, kanał rockday.pl. Zajmujemy się dzisiaj przyjrzeniem gitarzysty styczniowego 2015 do dzieła. No, na okładce kogóż my to widzimy? No kogóż widzimy tutaj na okładce? Pana Dimebaga Darrella z Pantery, no. Uwaga. Dobra, jedziemy po kolei. Reklamy, tam jakieś takie rzeczy, bajery, prawda, Petrucci reklamuje tutaj AXA FX2. Tu mamy takie bajery, Roadcore, Ibanez, jakieś tutaj widać, że debiut modeli Prestige, Roadcore. Tutaj mamy jakieś takie sygnowane, prawda, Tech21, Richie Kocen. Jackson Yellow Tiger, tutaj widzicie, całkiem ciekawie wygląda. Sterling by Music Man, JP170D. Tak, przyglądamy oczywiście z grubsza. Firma Randall wypuściła Randall Satan, czyli to jest 120 W wzmacniacz i to jest właśnie sygnatura Ola Englunda, czy Oli Englunda. Musicie sobie obadać. Ciekawe ma, w każdym razie ciekawą ma rozbudowaną korekcję generalnie, dużo ma gałek różnego rodzaju, na przykład oni tutaj mają wbudowane, to akurat muszę wam powiedzieć o tym. Tak, 6LAMP12X7 jest przeznaczony głównie do współpracy z siódemkami oraz ósemkami. Ma dwa kanały, niezależną 3 zakresową korekcję gainu. Dodatkowo kanał pierwszy posiada gałki grid i grind, regulujące gain oddzielnie dla niskich i wysokich częstotliwości oraz potencjometr sweep zmieniający częstotliwość regulacji korekcji. A kanał drugi rozbudowano o przełączniki bright i shift zmieniające najwyższe i środkowe pasmo. Także wbudowany, obsługiwany przełącznikiem nożnym boost o nazwie Kill odpowiada za prawdziwie piekielne podbicie, a całość uzupełnia sekcja master z regulacją volume, depth i presence. Czyli dużo ma, naprawdę ma ogałkowanie tutaj takie dosyć fajne, zaawansowane, więc no myślę, że chętnie bym to obadał, ale na razie nie mam, póki co nie mam w rękach. No Jackson, Phil Demel z Machine Head. Ładny Jackson z fajnymi różkami. Tu mamy jakieś monitory studyjne, Gibsona też wypuścił coś. Line 6 Amplify TT, nowy procesor gitarowy. Tutaj mamy jakieś statywy kompozytowe. Electroharmonix, co tu wypuścił? C9 Organ Machine, no to wiadomo, jak już mamy organ, no to już wiemy mniej więcej, co się możemy po tym spodziewać. Piękna dziewczyna standardowo jest, reklamująca gitary vintage. Coś tu jeszcze mamy? Ibanez. 35. rocznica Tube Screamerów. No tutaj zrobili bardzo wierne oryginałowi modele. Jest tylko 3,5 tysiąca egzemplarzy i zastosowano też właśnie ten znany, legendarny chip JRC4558. Więc no tutaj jakby ktoś chciał, chociaż pewnie cena będzie też bardzo duża. Nie jest powiedziane niestety jaka cena, ale pewnie też to. Tutaj mamy wehikuł czasu, dobra, to nie potrzebujemy. No co tutaj się dzieje z kolei? No co tutaj... Smashing Pumpkins coś wydał. AC/DC, Rock or Bust. Tutaj mamy 2,5 gwiazdki zamiast 5. Co to jest? Czekajcie, coś przy... jedna z solidniejszych gitar prowadzących w hard rocku i dające dosłownie popalić wokal, to oczywiste atuty AC/DC, jednak kompozycyjnie ten zespół praktycznie nie istnieje, w zalewie konkurencji pozostając wielką marką wyłącznie z nazwy. No, ciekawe, tutaj tak tutaj to komentował. Gdzie to jest podane, kto to komentuje? Nie wiem, akurat w tym, jak oceniamy ponadczasowy wysoko. Marcin Kubicki to jakiś specjalista tutaj. Widać, jakiś bardzo taki wyspecjalizowany koleś. Dobra, nie zajmujmy się tym. To już wam pokazywałem. Tutaj jakieś mamy takie ciekawe artykuły krótkie. Gitara miesiąca, Gaz Gitar G3, 7 Baritone. No i co? No tak, ja bym taki nie kupił, wygląda jak krzesło. Wojciech Hoffman, o tutaj ciekawy, 10 pytań do Wojciecha Hoffmana, Robert Cray, Tomasz Andrzejewski, no w sumie pierwszy go widzę.
tych okularach wygląda jak jakiś policjant. To tutaj ten Dimebag Darrell, 10 lat później. Bardzo ciekawy, rozbudowany artykuł, naprawdę bardzo duży i oczami Dimebag Darrell, oczami gitarzystów znanych zespołów, którzy o nim coś mówią. Na przykład Slash, Vinnie Paul Abbott, co mamy, Phil Anselmo, Mick Thompson też coś o nim tutaj mówi, Zach White, Scott Ian z Anthraxu. Oni wszyscy tutaj mówią nam o Darrellu. Kerry King też. O, tutaj reklama, Ernie Ball, King of Tone, tutaj jakieś kobaltowe, Ernie Ball kobaltowe, no czy można, może warto sprawdzić takie struny. Grady Champion, czyli to jest wywiad z technicznym Dimebaga, który się zajmował przez całą karierę jego sprzętem, więc o jego brzmieniu opowiada. No warto też, myślę, że przeczytać, no ciekawe to jest. O tym Razorbacku, który wszyscy znamy, fani, prawda, metalu znają. 5 podstawowych technik solowych Dimebaga, ustawienia mniej więcej wzmacniacza, jakie tam on używał efekty, jakieś tutaj mamy, prawda, tablaturę, więc bardzo ciekawe artykuły, naprawdę. Tutaj coś o afrometalu piszą, o Polu Gilbercie, ustawienia wzmacniacza, pióreczka, wszystko, wiertarka, wkrętarka, wiertarka. Styl gry Pola, no to mamy takie bajery. Tutaj co mamy? Jakieś jeszcze prenumerata, no to jakieś bajery. Dobra, Fender American Special Hardtail Strat. Jak ktoś lubi Fendery z 3 singlami, to niech sobie tutaj to obejrzy. 4500. Jak wrażenia, no. Ibanez JSM-10. 4651. Hollow body widać. LTD EC1000 TDMZ 5100 zł za takiego LTD. No, nie wiem, czy nie za dużo pieniążków za taką gitarę. Co oni tutaj jeszcze nie piszą? Wygoda gry 5x6, cena 5,5. Mocne brzmienie, podatność na artykulację, długi sustain, solidna budowa, dobrze wykończone progi. Wad brak. Jakie przetworniki? DiMarzio, PAF. 36. rocznica, jakieś widocznie specyficzne tutaj właśnie chyba w tych puszkach takich. No widzicie, no tak czy siak, ładna gitara, ładny Les Paul, naprawdę, to trzeba przyznać. Ładny, ale jak dla mnie trochę, może dużo. Vintage V100 GT 1450. No vintage, po prostu widzę, że w każdym numerze coś pokazują z vintage'a. Kurczę, Wilkinson. Mesa Boogie Mark V 25, 25 W za 6799. No, już cena odstrasza, ale brzmienie Mesa Boogie. Randall Thrasher. O, tutaj firma Bogner. Efekty. Bogner Ecstasy Blue, Ecstasy Red i Ubershell. Przestery. Warto, myślę, rozejrzeć się za tymi efektami. Jednak mimo wszystko cena powyżej 1000 może przeciętnego grajka zniechęcić, prawda? Fender Special Edition. Co to jest? Thin Line. No, Telecaster. Śmieszny taki. Yamaha Pacifica 212 VM. No. Washburn C5. Fajny klasyk 410. No faktycznie, piszą, minusów przy tej cenie brak. Myślę, że warto zawsze rozejrzeć się za Washburnem przy zakupie też klasycznych gitar. Bugera G5 Infinium. No tutaj właśnie fajny 5-watowy headik. No naprawdę, moc 5W, 1W lub 0,1W. Lampy są tutaj ECC83 i 12BH7. No i mamy dwa kanały, clean overdrive. No myślę, że bardzo fajne rozwiązanie. Tutaj nawet ocenę, funkcjonalność. Tu ma 6, tu ma 5,5, 5,5, no i 6 cena. Wykonanie 5,5 i brzmienie 5,5. No ale tak czy siak, no warto sprawdzić. Bugera widzę, że idzie do przodu, nowości wprowadza. Dr. J. Efekty
348. Overdrive. No myślę, że tutaj warto się rozejrzeć. Dr. J. Dr.J. Efekty. Ja właściwie pierwsze widzę. Myślę, że trzeba będzie bardzo się zapoznać z tym. Cena 6, funkcjonalność 5,5, brzmienie 5,5, wykonanie 6. Efekty Palmer, no, Time Pressor. Dobra, nie będę tutaj się. Way Huge, Fat Sandwich. No tutaj to akurat ten efekt już z tego co wiem, to on jest już produkowany od jakiegoś czasu, więc widocznie może po prostu... nie chcę was okłamać, ale możliwe, że po prostu oni jakoś to odgrzewają, co jakiś czas wysyłają. No nie wiem, właśnie to jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Boss tutaj wypuścił, widzę Boss BD, czyli Blues Driver. Vasa Craft, jakąś nową wersję, gdzie mamy też jeszcze przełącznik dodatkowy trybu pracy. W pierwszej pozycji efekt działa mniej więcej tak jak standardowy BD2, brzmi nieco pełniej i bardziej plastycznie. W drugim trybie efekt zyskuje subtelną kompresję, a pasmo jest delikatnie poszerzone. Zwiększone możliwości i jakość brzmienia. W obu trybach pracy świadczą, że przełącznik i finezyjny emblemat połączony z wyższą ceną nie są tylko chwytem marketingowym. No dobra, dobra. Boss jak boss. Dziwi mnie, że mają 6. Troszeczkę takie, no to jest takie podejrzane. Co tu jeszcze jest? Tu mamy jeszcze Boss SD1W Vasa Craft Super Overdrive. Dobra. MXR GT Overdrive. No to na pewno szczerze polecam każdemu, kto by chciał sprawdzić sobie, przetestować dopalacze. Hiwat Spitfire. Hiwat Maxwat. Malusieńkie kombionko, takie kombiotko. 8 W. Ale myślę, że tak do domku to można byłoby spróbować obadać. No mamy wyjście na słuchawki, więc dałoby się też używać w domu. Tutaj mamy poradnik kupującego gitarzysty. No tutaj takie kilka, prawda, widzicie, gitar, które tutaj mamy, no 3 akustyczne czy elektroakustyczne, 5 elektrycznych, nie, 4 elektroakustyczne. Chyba on coś wypuścił, ASP. Tutaj mamy co? No tutaj o tej Bugarze jeszcze, Bugara Trilek Infinium. No właściwie to jest takie non-stop takie wałkowanie tych samych wzmacniaczy, jeśli zauważyliście, tych samych efektów. Niektóre się pojawiają nowe, jakieś na przykład Loop Station, o coś nowego tutaj jest, właśnie jakiś bajery dodatkowy. Najprostszy looper bossa dzięki nowo opracowanemu wskaźnikowi pętli pokazuje aktualny status pracy. No widocznie po prostu kiedy pętla się kończy pokazuje. 430 zł, nie jest akurat tak strasznie drogo. I dobrze, że nie aż tak drogo. To akurat w każdym razie jak dla mnie to jest nowość, jeśli o to chodzi. Co tu jeszcze mam? No Rambale Thrasher. Przedtem była reklama tego Thrashera. Mesa Boogie Cap Clone. No co to jest? Pasywny symulator kolumny głośnikowej i mikrofonu. Charvel Pro Mod jakiś tutaj. No dobra, nie ma co tutaj akurat tak za bardzo na tym się tutaj rozczulać, prawda? Merlin Eclipse, czyli pierwszy polski profesjonalny humbucker aktywny. Tutaj mamy jakieś... Tu mamy lekcje, to wiadomo, jakieś tutaj bajery Miyazaki's Dream, o tutaj skala zmniejszona dominantowa, powiew Jeffrey Kella, gdzie zaczyna się wszystko. No to te lekcje, wiadomo, to już trzeba było sobie obejrzeć. O, tutaj pani jest, która reklamuje struny Dean Markley. Okej, dziękujemy pani za reklamę, żegnamy. Teraz basista. Karim Martusewicz. Z nim tutaj będzie wywiad. Ibanez się reklamuje, też przez chwilę nie mogłem znaleźć, co to za firma, to Ibanez. Nowy model. Tu widzicie też jakieś takie bajery, jakieś takie śmieszne Megatar. Karim Martusiewicz, zespół WW, czy WoWo. No, obszerny dosyć wywiad. Ibanez SRC6. Fajny Ibanezik, naprawdę basik, piąteczka. Bardzo podobna do mojego SR505. Cena też jest bardzo podobna. Na pokładzie mamy jeszcze przetworniki EMG. Więc 2899. Nie taka duża cena, a naprawdę gitarka piękna. Sandberg Bullet Booster. Cena od dystrybutora. Nie wiem jaka cena od dystrybutora, ale nie wiem jaki jest dystrybutor. Nawet nie podany jest.
A jest, dystrybutor. Music Media. O, trzeba w ogóle zobaczyć. Tangut Travel. No, tutaj już takie jakieś dziwne. O, na przykład Ampeg BA108 V2 499 zł. 20 W, 8-calowy głośnik. Regulacja, głośność, bass, middle, treble, wyjście AUX i jeszcze tutaj jest regulacja poziomu AUX. No dobra, no całkiem zacny wzmacniacz, aczkolwiek tutaj podali brzmienie 5,5, funkcjonalność 5. Ashdown CTM30 2680 za 30-watowy wzmacniacz w pełni lampowy. Na przedwzmacniaczu mamy jedną ECC83 i jedną ECC82. Na końcówce mocy mamy 4 razy EL84. No, aczkolwiek 2680 za 30-watowy sprzęt. No, zależy co do niego podłączymy za kolumnę, prawda? Zakończone przejścia. Skorpion z manual będzie grał. Tutaj jakieś takie śmieszne końcowe liczenie. Wdechę, pierwsze kroki gwiazd. Takie wskazówki jakieś czy tam powiedzmy ewentualnie co który z danych gitarzystów robił śmiesznego i dla mnie jakoś to tak średnio trafia takie opisy. Dobra, myślę, że to byłoby tyle. Na razisko, papatki kochani. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem, o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz co wybrać, to też do mnie napisz, jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!